Kochani, pozwólcie, że jeszcze raz przywitam się z wami i jeszcze raz powiem, że jest to niezwykle radosne i dobre dla mnie, że dzisiejszy sabat mogę przeżywać w zborze radomskim. Wracam tu jak do siebie, o tym zresztą wiecie doskonale, a chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia od Warszawy i od moich przyjaciół, kolegów z Głosu Nadziei, z którymi często, kilka razy w tygodniu się widzimy i zawsze proszę o przekazanie wam gorących uścisków i pozdrowień. Dziękuję bardzo. Kochani, czytaliśmy we wstępnych tekstach, które mają służyć nam dzisiaj jako takie motto, o tym, aby nie dać się zwyciężać złu, ale zwyciężać dobro, zwyciężać zło dobrem. Ale że dobrze odwoływać się jest do jakichś przykładów, dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj oparli swoje rozważania według Dziejów Apostolskich i przypatrzyli się pewnej postaci, pięknej, a zarazem tragicznej. Któż by nie znał postaci Szczepana, o której Dzieje Apostolskie mówią? W 7 rozdziale tak czytamy. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i ukamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak ukamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Żyjemy w świecie przepełnionym złem, prawda? To taki truizm, nie trzeba o tym mówić, bo każdy dzień, wydaje się, przypomina nam o tym, że dotykamy tego zła codziennie. Gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, co to jest właściwie zło? Czy zło to jest jakieś takie subiektywne odczucie, to co mi się nie podoba, to jest złe, a to co mi się podoba, to jest dobre? Są ludzie, którzy tak uważają. Taki pierwszy wykład, może i prymitywny, co jest złem, a co jest dobrem, dał nam Kali w pustyni i w puszczy. Pamiętacie taką postać? Tak? Jak Staś chciał go uczyć katechizmu i powiedzieć mu, co to jest dobro, a co jest zło? Do jakich wniosków doszedł Kali? Że jak Kalemu ukraść krowę, to jest źle, ale jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze. I trzeba powiedzieć, że mimo upływu lat, często gdzieś to rozumowanie, gdzieś ta sentencja Kalego, czy jego sposób rozgraniczania zła i dobra nie jest nam obce. Dobre jest to, co przynosi mi korzyść. To, co nie przynosi mi korzyści, jest złe. Ale skąd się bierze to zło? Skąd ono jest w nas?
dotyka często nas osobiście, naszych bliskich. Kochani, trzeba nam wiedzieć, że mimo upływu tysięcy lat człowiek próbuje sobie ciągle odpowiedzieć na to pytanie, skąd bierze się zło, czym ono jest. Jest cała nauka etyki, moralności, która mówi o tym, o pochodzeniu zła, skąd ono się bierze. Naprawdę mądre głowy myślały nad tym przez tysiące lat, aby dać definicję zła i dobra. Żyjemy na polskiej ziemi, gdzie z tym złem w przeciągu historii mieliśmy i mamy nadal do czynienia, prawda? To na naszej ziemi stanęły obozy zagłady, Oświęcim, ale i w innych częściach świata, bo słyszeliśmy na pewno o Kołymie, o miejscach zagłady, o gułagu, o miejscach przymusowej pracy i cierpienia wielu ludzi na terenie Związku Radzieckiego. A później słyszeliśmy o wojnie w Wietnamie, o Kambodży, a tak w całkiem niedawnych czasach może o tym, co działo się na Bałkanach. Myślę, że historia Szczepana, choć w niewielkim stopniu, choć bardzo fragmentarycznie, chociaż tak po trochu, ale odsłania przed nami jakiś rąbek tej tajemnicy zła. Bo dlaczego zginął Szczepan? Dlaczego musiał zginąć? A musiał zginąć? Może nie musiało się to wszystko tak potoczyć, ale zginął. Zadajemy sobie wciąż to pytanie, dlaczego ginie sprawiedliwy człowiek? Dlaczego ginie człowiek, który nie wyrządził nikomu nic złego? Bo to, że ginie czasami zbrodniarz, to, że giną wykolejeńcy, to, że giną ludzie, którzy są seryjnymi mordercami, to, że giną ludzie na wojnie, nie robi na nas jakiegoś większego wrażenia. Mówimy często, że zasłużyli sobie na swój los. Czy rzeczywiście? Ale nie żal nam takich ludzi. Ale tutaj ginie człowiek sprawiedliwy. Zadajemy sobie pytanie, cóż takiego musi nastąpić w człowieku? Co człowiek musi w sobie przeobrazić, żeby zdolny był do zabójstwa człowieka sprawiedliwego? Co musi się stać tam w środku z człowiekiem, żeby był zdolny do tego, żeby zadać drugiemu cios? Cios człowiekowi, który nic złego nie zrobił, który wyświadczał tylko dobro. Przeczytajmy ten fragment Dziejów Apostolskich tak szczegółowo i zastanówmy się. Szczepan pełen mocy i łaski działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. To bardzo ciekawe, że Pismo Święte sprawozdaje, że tak naprawdę Szczepan działał wiele cudów i robił dobre rzeczy. Zrobić człowiekowi coś dobrego i doznać za to kary, to jest ciągle coś dziwnego dla naszych uszu. Czy to dziwne, zaskakujące? Był czas kiedyś, kiedy sytuacja nasza ekonomiczna odwołuje się do lat 80., niektórzy będą to pamiętali, kiedy było naprawdę źle i był taki czas przez kilka lat, kiedy do Polski napływały dary z zachodnich krajów. Pamiętacie takie czasy? Tak? Do różnych parafii, zborów, do różnych organizacji społecznych napływały dary z Zachodu. Był to bardzo piękny gest ze strony ludzi, którzy robili coś takiego. Pamiętam już to, bardzo to nam pomagało. Ale jeden z księży powiedział kiedyś bardzo ciekawą rzecz. Mówi, że na parafii swojej, jeżeli zrobisz coś źle komuś, masz zatarg z jakąś rodziną, to źle zrobisz jedynie tej rodzinie, to masz zatarg jedynie z tą rodziną. Ale jeżeli wyświadczysz dobro na parafii jednej rodzinie, jeżeli obdarzysz ich darami na przykład, a innych nie,
to wtedy masz sprawę i masz wrogów z całej parafii. Coś takiego jest w człowieku, że rodzi się zazdrość. Jeżeli wyświadczysz dobro komuś jednemu w parafii, a innym nie, to wtedy masz wrogów w innych ludziach. Może podobnie było ze Szczepanem, może wyświadczył komuś dobroć, a ktoś inny poczuł się pokrzywdzony, poczuł się odtrącony przez niego, rodzi się zazdrość, jeżeli dobro wyświadczysz tylko mnie. Może uzdrowił kogoś jednego, a drugiego nie. Zrodziła się zazdrość. Dlaczego innemu, a nie mnie? Ale to nie byłoby jeszcze najgorsze, bo dalej czytamy, że niektórzy z synagogi zaczęli się spierać ze Szczepanem, bo nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał Szczepan. Szczepan przekonywał w dyskusji, w rozmowach, w sporach i wygrywał. Miał zawsze jakieś dobre, słowne argumenty. Jak mówi Pismo Święte, przemawiał w mocy ducha, czyli gdzieś z góry brały się te argumenty, którymi on dysponował i które mógł przedstawiać rozmówcom. Szczepan wygrywał w takich dyskusjach, przekonywał, miał rację, bo przemawiał w mocy ducha. I trzeba było rację przyznać Szczepanowi, ale tu jest dziwna sytuacja, że kiedy Szczepan udowadniał, że ma rację, to oni tego nie przyjmowali. Jest coś takiego w dyskusjach, że kiedy brak nam jest argumentów słownych, to wówczas często, nie mając innych argumentów w ręku, uciekamy się, co w retoryce nazywa się argumenty z kija. Czyli często kij bejsbolowy potrafi się stawać jedynym argumentem w takiej dyskusji, nie mając argumentów słownych. Czytamy o tym, że zaczęli zgrzytać zębami, byli naprawdę źli na Szczepana, że on miał argumenty, że przemawiał inaczej jak oni. Co było robić, jak nie uciec się do tego jedynego argumentu, jaki nam pozostał? Zgrzytanie zębami nic nie pomagało. Trzeba było użyć czegoś radykalniejszego. Czy to znaczy, że ci ludzie nie miłowali prawdy? Kochali prawdę. Ale z tego, co mówił Szczepan, to ta prawda była trochę uwierająca, była jak kamień w bucie, była niewygodna, przeszkadzała. Oto Szczepan, wezwany przez sąd, nagle powiedział: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Co znaczą takie słowa w ustach wierzących z synagogi? Co oznaczało to dla tych ludzi, którzy dyskutowali ze Szczepanem? Człowieku, coś ci się pomyliło. Jak możesz mówić, że widzisz otwarte niebo i Syna Człowieczego? Boga nikt nigdy nie widział. Jak możesz mówić, że widzisz Jezusa, widzisz Boga? Co to znaczy? Czy to znaczy, że Szczepan bluźni? W odczuciu tych, z którymi rozmawiał, tak. Bo nikt takich rzeczy mówić nie może, bo nikt nie widzi Boga. Nikt nie nawiązuje z nim od tak sobie kontaktu. Bluźnisz, Szczepanie. Uwłaczasz temu, co zostało przyjęte przez nas. Uwłaczasz prawdzie. Pomyliło ci się coś. Dla tych ludzi to był naprawdę wstrząs. Zatykali sobie uszy, nie chcieli słyszeć tego bluźnierstwa. Co ciekawe,
Można powiedzieć, że bluźnierstwo w tamtych czasach było karane śmiercią. Ale wyobraźcie sobie, że do XVII wieku w Polsce też bywały przypadki karania śmiercią za bluźnierstwo. Karania śmiercią za to, co wydawało się nosić znamiona bluźnierstwa, co było mówieniem czegoś wbrew przyjętym powszechnie prawdom. Nie chcieli słychać tego bluźnierstwa. W tym momencie ludziom wydawało się, że atakując Szczepana, bronią Boga. On bluźni przeciwko Bogu. Jeżeli bluźni przeciwko przyjętym prawdom przez nas, przeciwko przyjętemu powszechnie porządkowi, zatem bluźni przeciwko Bogu. A my jako dobrzy obrońcy Boga musimy na to zareagować. Gdybyśmy czytali całą tą historię, o czym Szczepan mówił, to byśmy zobaczyli coś bardziej dramatycznego, że Szczepan rzeczywiście ich atakował. Atakował ich, bo mówił całą prawdę o historii narodu izraelskiego. Od Mojżesza, od proroków, których wasi ojcowie zabili, bo nie chcieli słuchać prawdy. I oto w pewnym momencie Szczepan przestaje się bronić i zaczyna ich oskarżać. Mówi, wasi ojcowie kamienowali proroków, że wyście ukrzyżowali Chrystusa. I to chyba przebrało miarę. To był już ponad siły słuchających. Tego już było za wiele. Może przebaczyliby mu, gdyby się tylko bronił. Ale on zaczął ich oskarżać, zaczął atakować. Wtedy rozdarli szaty i powiedzieli, bluźni. Z ich punktu widzenia rzeczywiście mieli rację. Trzeba powiedzieć, że oni rzeczywiście mieli rację i że kamienując postępowali przecież zgodnie z prawem. Bo bluźnierstwo należy karać kamienowaniem. Bluźnierstwo należy karać śmiercią. Przypominacie sobie inny fragment z Ewangelii, kiedy biedna kobieta wywleczona została na środek placu, a oskarżający ją mówią do Jezusa, ta kobieta została od przed chwilą przyłapana na cudzołóstwie, na gorącym uczynku, a Mojżesz nakazuje nam takie kamienować. Prawo mojżeszowe jest jednoznaczne w tym względzie. Prawo mówi, że trzeba ukamienować taką kobietę, a ty co mówisz, nauczycielu? Cały dramat Szczepana polega na tym, że oni byli przekonani, że postępują zgodnie z prawem. Prawo nakazuje, prawo zezwala zabić takiego człowieka. My nic nie robimy. My postępujemy jedynie zgodnie z prawem, w imię prawa. Jesteśmy jego obrońcami. I tutaj mamy dobry przykład na to, skąd się bierze zło. Bo ono pojawia się często jako iluzja, jako złudzenie. Byli tak przyzwyczajeni do pewnych przesądów, że patrząc na człowieka sprawiedliwego, na Szczepana, nie potrafili jakoś dostrzec w nim bliźniego. To jest takie traktowanie prawa i zakonu wybiórczo. Dostrzegamy jedno przykazanie, nie będziesz kłamał, ale o tym, że nie wolno zabijać, jakoś staramy się nie myśleć, bo wtedy to nie jest wygodne dla nas. Nie potrafili dostrzec w nim bliźniego. Łatwiej było zabić kogoś, kto przeszkadza. A w dodatku czynimy to w imię prawa. Zapomnieli o przykazaniu nie zabijaj, bo byli pełni przesądu. Co to znaczy iluzja, kochani? Z
Zetknęliście się kiedyś z czymś takim, jak takie krzywe zwierciadła, krzywe lustra? Tak? Co one takiego robią, kiedy spojrzymy w takie lustra? Zniekształcają obraz. Nasz obraz i każdego, kto patrzy w to lustro, prawda? Wiemy mniej więcej, jak wyglądamy, kiedy staniemy przed takim lustrem. Okazuje się, że nasza głowa jest taka, a nogi są krótkie. Może to jest coś takiego, że patrząc na was przez pryzmat, przez takie lustro, nagle zobaczyłbym ludzi z wielkimi głowami, z krótkimi nóżkami, z powykrzanowianymi twarzami. A wy być może patrząc na mnie zobaczylibyście przystojnego młodego człowieka z wielką fryzurą, z rozwianymi włosami. I z niebotycznie wielkimi nogami, prawda? Jest iluzja, jest coś, czego w zasadzie nie ma, ale my to tak dostrzegamy. Widzimy obraz zniekształcony. Widzimy obraz karykaturalny. Czyż nie jest tak często, że w życiu zamiast postrzegać siebie takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy, postrzegamy jedynie jakieś karykatury siebie? Wtedy przestajemy mówić do siebie wprost, ale mówimy jak do zniekształconego obrazu. Mówimy do tych krzywych postaci, odbitych w krzywym zwierciadle. Czasem dzieje się tak, że jakby ktoś naustawiał takich luster przed nami. W naszych rodzinach, kiedy patrzymy na naszą żonę, widzimy kogoś zniekształconego. Kiedy żona patrzy na męża, też nie widzi swojego męża, ale widzi jakąś powykrzywianą postać. Czyż nie ma takich krzywych zwierciadeł między rodzeństwem, w małżeństwie, w kościele, w szkołach, na co dzień wśród znajomych, że przestajemy dostrzegać siebie takimi, jakimi jesteśmy, a postrzegamy jedynie karykatury. Człowiek nie jest wtedy w stanie zobaczyć, jak ten drugi człowiek naprawdę wygląda, ale widzi jedynie powykrzywianą, karykaturalną postać, z której można się jedynie pośmiać. I wtedy wszystko jest możliwe. Możemy śmiać się z drugiego człowieka, bo widzimy karykaturę. Możemy krytykować, bo widzimy tylko karykaturę, bo widzimy kogoś śmiesznego. Można go oskarżać o największą zbrodnię przeciwko Bogu. Możemy mówić, że jest bluźniercą, bo widzimy jedynie karykaturę. Szczepan mógł być oskarżony o bezbożność, bo ci, którzy z nim rozmawiali, ci, którzy zgrzytali zębami, ci, którzy tacy źli byli na niego, zaczęli go dostrzegać właśnie w owym krzywym zwierciadle. Nagle takie lustro stanęło między Sanhedrynem a między Szczepanem. A dzieje się tak dlatego, kochani, że nasze postępowanie, uważamy, jest zgodne z prawem. Chrystus Pan powiedział kiedyś bardzo niepokojącą rzecz, a jednak ciekawą, że jeśli oko twoje cię gorszy, to wyłup je sobie, bo lepiej ci iść do Królestwa Niebieskiego z jednym okiem, niż z dwoma gorzyć. Te słowa wydają się całkiem ostre i jakieś nierealne. Powiemy, czy Chrystus Pan namawia nas do tego, abyśmy pozbyli się jednego oka? Ręki, która jest powodem do zła, czy nogi?
One pokazują, że oko człowieka, oko, które jest czymś pięknym, które otwiera nas na świat, które pozwala nam dostrzegać kształty, kolory, może być czasem dla człowieka źródłem złudzenia, źródłem iluzji. To oko, które jest źródłem dobra, może być źródłem zła. To oko, które jest przywilejem dla człowieka, staje się źródłem nienawiści często. Na tym tle dopiero zaczynamy rozumieć, kim naprawdę był Szczepan. Ale jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim jest niepokojąca. Kiedy czytam historię o Szczepanie, zastanawiam się, czy gdybym stał wtedy razem z tymi ludźmi na placu miasta, gdzie bym się mniej więcej sytuował? Jakie byłoby moje miejsce na tym placu? W tamtych czasach, w tamtym mieście. Czy stałbym z boku, pozostając raczej obojętny? Czy byłbym jedynie obserwatorem tego smutnego, tragicznego widowiska? Czy miałbym odwagę, żeby zabrać głos i powiedzieć, że przecież Szczepan jest człowiekiem sprawiedliwym, dobrym? Że następuje jakaś katastrofalna pomyłka? Że dzieje się jakaś absurdalna rzecz? Czy miałbym odwagę zabrać głos i to powiedzieć? Skoro ludzie stoją z kamieniami w ręku, gotowi tylko, żeby rzucić? Czy raczej zabrałbym miejsce wśród tych, którzy stali z kamieniami i gotowi byli rzucić w Szczepana? A wszystko to dlatego, że wydaje się, że mają rację. Że postępują zgodnie z prawem. A w pewnym momencie pokazuje się coś, co odsłania nam prawdę tej całej sytuacji. Czytamy dalej, że Szczepan w obliczu nieuchronnej śmierci modli się. Modli się za swoich prześladowców. I czytamy, że gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Święty Szczepan jakby doskonale rozumiał tych ludzi. Nie poczytaj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Jakby słowa przeniesione z Golgoty, kiedy Pan Jezus mówi: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im, bo to się bierze z ich niewiedzy. Albert Camus powiedział bardzo piękne słowa, że nasz grzech bierze się w gruncie rzeczy z niewiedzy. Robimy źle, bo często nie zdajemy sobie sprawy, bo jesteśmy ludźmi ślepymi. Tu dokonuje się prawdziwy cud ze strony Szczepana, bo potrafi na zło odpowiedzieć dobrem. Moment, kiedy inni przeklinaliby swoich prześladowców, kiedy wzywaliby Boga, aby zechciał zareagować, Szczepan znajduje inne słowa i mówi: nie poczytaj im tego grzechu, bo nie są tego świadomi. Czy można powiedzieć, że Szczepan w tym momencie przekroczył w jakiś sposób prawo? Zrobił coś więcej, niż było nakazane w prawie? Ci, którzy stali z kamieniami gotowymi do rzucenia, wykonywali jedynie prawo. Czuli się usprawiedliwieni w tym, co robią, bo prawo na to zezwalało. Kiedyś Piotr zapytał Chrystusa Pana: jaki jest ten moment graniczny, dokąd ma przebaczyć temu, który zawinił wobec niego?
I mówi, czy aż do 7 razy? Panie, myślę, że 7 razy to jest naprawdę dużo. Ale Chrystus Pan mówi nie 7, ale 77. Czy potrafimy w ten sposób przekroczyć prawo? Czy zdajemy sobie sprawę, że można przekroczyć prawo, że może być ta pewna wartość dodana? Jesteśmy przyzwyczajeni często, żeby wypełniać, ponieważ prawo jest tak skonstruowane, że jest to raczej zbiór albo zakazów i nakazów. Prawo zawsze stanowi nam pewną granicę. Prawo mówi, nie będziesz zabijał. I owszem, nikogo nie zabijamy. Nie mamy odruchu, żeby wyciągnąć nóż i ugodzić kogoś. Ale jakieś drobne oszczerstwo, jakieś obrzucenie błotem, przecież nie zabija. Czy potrafimy przekraczać prawo w ten sposób? Człowiek doświadcza zła i może ze zła zbudować dobro. Z tego, co złe, można wyciągnąć dobro. Na tym polega wielkość człowieczego serca, wielkość godności, twórczości. Że Szczepan, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazł, mógł wołać i z całej tej złej sytuacji wywieść niesamowite dobro, wołając: nie poczytaj im, Panie, tego grzechu. Potrafimy dzisiaj wiele rzeczy zrobić. Potrafimy tworzyć. Potrafimy tworzyć piękne rzeczy. Ale człowiek niestety potrafi być okrutny. Potrafi szukać usprawiedliwienia też dla swojego okrucieństwa. Ale człowiek w mocy Ducha Świętego potrafi też zrobić największy cud i ze zła stworzyć dobro. Może w sytuacjach ekstremalnych zachowywać człowieczeństwo, zachowywać swoją godność, dając tym wyraz tego, że zaufał Bogu, że Pan Bóg jest jego Bogiem. W ten sposób człowiek może stać się takim kamieniem węgielnym Królestwa Bożego już tutaj na ziemi. Jeden z filozofów, do którego rzadko odwołujemy się, uważając, że jest twórcą ideologii zła, siły, śmierci Boga, powiedział kiedyś zaskakujące i niesamowite słowa. Mówię o Fryderyku Nietzschem. Jeżeli coś jest zbudowane na miłości, zawsze przetrwa ramy dobra i zła. Bądźmy, kochani, takimi twórcami budowniczymi dobra, budowniczymi mostów, budowniczymi łagodności, pokory, uprzejmości w naszych domach, w naszych rodzinach, w szkołach, gdziekolwiek będziemy się znajdowali. Pamiętając o tym, że jeżeli coś zbudowane jest na fundamencie miłości, potrafi przetrwać to, co najgorsze i potrafi budować wokół siebie tylko dobro. Niech Pan Jezus, niech Bóg Wszechmogący sprawia w nas i to chcenie, i wykonanie, że będziemy budowniczymi mostów w naszym życiu i krzewicielami dobra i miłości. Chciałbym się z wami, kochani, pożegnać pieśnią.
Ojcze w niebie, wznoszę korne modły me w ducha me. Odmień moje serce złe. Widzisz, Ojcze, mą niedolę. Widzisz smutek, żal i ból. Widzisz troskę Psalmu 51. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymarz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Ukochany nasz Panie, chcemy jako Twoje dzieci przyjść do Ciebie, jako do naszego Ojca, chcąc dziękować Tobie, Panie, za Twoje słowo, za przykład Szczepana, i za dar miłości w Panu Jezusie. Za to, że pokazujesz nam, Panie, że można przekroczyć prawo i zakon okazując nawet w tak ekstremalnych sytuacjach naszego życia jak groźba śmierci. Pokazujesz, że można domagać się wybaczenia tym, którzy nam prześladują. Panie, musimy wyznać, że nie rozumiemy tej miłości do końca. I wiemy, że jest ona możliwa tylko dzięki temu, że Duch Święty weźmie nas w posiadanie. Że coraz częściej będziemy mieli przed oczyma takie postacie jak Jezus, Szczepan, apostoł Paweł. Pozwól nam, Panie, zrozumieć to, że to życie codzienne polega na pewnym przekraczaniu wartości. Dzięki temu, że jesteśmy w Twoim posiadaniu,
Dzięki temu, że Ty panujesz w nas, potrafimy wybaczać, potrafimy okazywać miłosierdzie i rozsiewać dobro, miłość, zbudowanie. Panie, spraw w nas, aby wszystko to, co budujemy, było budowane na miłości. Na tej miłości, która kazała Ci kiedyś przyjść i opuścić bezpieczne niebo i przyjść na tą grzeszną ziemię, aby wstawić się za nami. Chcemy, Panie, każdego dnia podążać w Twojej bliskości. Chcę, by prosić, abyś prowadził nas przez ten labirynt życia, labirynt zła i niepewności, abyś prowadził nas za nasze ręce, bo chociaż napotykamy to codziennie na swojej drodze, to wiemy, że tylko z Tobą i tylko dzięki miłości możemy to wszystko pokonać. Spraw, Panie, aby w naszych domach, w naszych zborach, w kościołach, w miejscach pracy i w szkołach panował ten duch miłości i zbudowania, duch pokory, miłości, oddania. W Twoje ręce, Panie, chcemy się oddać. Chcę prosić o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad Radomiem, nad tym zborem, nad każdym z nas. Niech Twoje imię będzie uwielbione w imieniu Pana Jezusa. Amen.